Kochani, przychodzę dzisiaj do Was, bo chciałam Wam pokazać najnowszy album. Do wykonania albumu użyłam kolekcji Spring Adventures z bloczku papierów, który kupiłam na AliExpress. A także pomocowałam się kolekcją w sumie arkuszami Mali Odkrywcy z magicznej kartki. I to są arkusze 5, 5 i 6. Magiczna kartka. Bardzo fajne papiery. Tak jak widzicie, dostałam w gratisie przy innym zamówieniu. I przejdźmy do albumu. Album został wykonany na czarnej bazie, jest w wymiarze okładka 16x16 i grzbiet 7. Lubię to 7 cm grzbietu. I tak, album okleiłam, a dokładnie grzbiet okleiłam tapetą. Na grzbiecie mamy dwa dodatełka, ćwiek. Tu mamy serduszko Made for You. O, dostałam je w gratisie z Zielonych Kotów. Bardzo dziękuję. Zaś motylka dostałam w paczuszce od Asi z kanału Handmade przy kawie. O. Na okładce mamy shaker z tłem kaczuszki i kompozycję. Kwiaty z foami ranu, do tego różdżki w różnych kolorach i listeczki o różnym wykończeniu, bo to są błyszczące, to są bardziej matowe, to są ciemniejsze. Shaker! Uwielbiam shakery, jak po prostu, jeżeli uwielbiacie shakery, dawajcie łapki w górę. I tak, zamykany jest na ćwiek, ćwiek z serduszkiem, zabezpieczyłam brzegi grzbietu. Zabezpieczyłam rogi narożnikami. Otwieramy. Jest zamykane na rozciągliwą koroneczkę, kupioną w Chińczyku bodajże. I przechodzimy do środka. I tak, papiery prezentują się następująco. Tu mamy magiczną kartkę. Te papiery są połączone też wycięte dziurkaczem brzegowym, też żeby tak ładnie się to łączyło. I tu mamy stronę z papierami z AliExpress. Strony wykończyłam brzegowym dziurkaczem, taką bardzo ładną koroneczkę. Koroneczkę, no powiedzmy, jest późno. Tu mamy papiery w kwiatuszki, bardzo delikatne, i mamy papier w takie kropeczki. Nie wiem, dzisiaj mi ta ostrość dzisiaj strasznie ucieka. Takie kropeczki, dziewuszka z kaczuszkami i misiaczkiem. No czymś nie jest to słodzieżne? Strasznie, po prostu zakochałam się w tej kolekcji właśnie przez te rysuneczki. Piękne są. I to są te papiery. Piękne są te papiery, naprawdę piękne. Idziemy dalej, zamykamy. Kolejna strona to też klapeczka. Tu mamy tym razem kaczuszki. Te właśnie z shakera. Też wykończony, strona wykończona dziurkaczem. Tu mamy żółty papier w krateczkę i takie kawowe zygzaczki. Kolejna strona to czysta strona. Postanowiłam, że ten papier jest tak cudny, że nic to więcej nie dodaje. Zresztą bardzo mało jest ozdobiony ten album, ze względu na to, że tu pójdą zdjęcia. Poza tym sam w sobie jest bardzo ładny ten papier. I te kaczuszki, po prostu no, zakochałam się w tych kaczuszkach. Pierwsza z banerkiem, kolejna i ta ostatnia, biedna, tak, przewróciła się. No, po prostu zakochałam się w tym papierze, serio. Tu mamy książeczkę z misiaczkiem.
i karczuszki. Zamykana na wstążeczkę. Tutaj nie oklejałam, bo tu pójdą zdjęcia. Wiązana na wstążkę. Ok. Kolejna strona to taki belly band, klapeczki zamykane na dźwięki. Tu mamy karteczkę od Asi. Świetna, mam jeszcze niebieską. Fajne są. I tu mamy klapeczki otwierane i taki papier. Bardzo delikatna łączka. Tak, zamykamy. Tutaj mamy klapeczkę, też znowu zamykaną na ćwiek. I tu mamy te papiery razem z zygzaczkami. Tu kolejna książeczka i kolejna dziewuszka. Mamy miejsce na dwa zdjęcia kolejne. Na tle mamy papier w serduszka. One są takie brzoskwiniowo-różowe. W bardzo podobnym kolorze jak to tło, tylko ciut ciemniejsze. Te są serduszka. Właśnie takie brzoskwiniowo-różowe bym powiedziała. I ostatnia strona to znowu klapeczka. Znowu brzeg wykończony dziurkaczem. I tu mamy takie drobne kwiatuszki na zielonym tle i gwiazdeczki na żółtym. I tutaj tak samo mamy połączone papiery dziurkaczem brzegowym. Ależ mi dzisiaj nie łapie ostrość ten sprzęt. O, teraz to widać. I przez całą długość jest tak wykończony. I tak oto prezentuje się ten albumik. Napiszcie mi, co sądzicie. Jeżeli równie bardzo urzekła Was ta kolekcja z AliExpress, to napiszcie mi. Jeżeli chcielibyście znaleźć tą kolekcję, to ja Wam podam link do tego sklepu, w którym ja to kupowałam. Powiem Wam, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona jakością tych papierów. Są tanie, są naprawdę tanie, bo po pierwsze nie musimy doliczać przesyłki, bo zazwyczaj przesyłka jest darmowa. Za ten arkusz 24 papierów ja dam jakoś 11 zł z groszem. No, zaokrąglimy do 12, żeby mieć spokój. I naprawdę, gramatura papieru to 160, 160 to jest, gdzie w Lemoncrafcie, przygotowałam sobie nawet, gdzie w Lemoncrafcie jest 170. Także naprawdę dużej różnicy nie ma. I bardzo dobrze mi się pracowało na tej kolekcji. Papiery naprawdę fajnie się cięły, bez żadnego problemu. Praktycznie album zrobił się sam. Bardzo Wam polecam spróbować. Tak jak mówię, jeżeli będziecie chcieli, to podam Wam przykładowe jakieś tam linki do tych papierów, bo naprawdę kolekcji jest dość sporo i to całkiem ciekawych. Ja już kolejne zamówiłam. Napiszcie mi, kochani, co sądzicie o takim albumiku. Nie powiedziałam chyba, dla kogo wykonałam, dla prababci, na dzień babci. Mam nadzieję, że się jej spodoba. Jeszcze muszę tutaj do środka zdjęcia wkleić, ale to już w poniedziałek.
i taki oto prezent dostanie. Napiszcie mi, kochani, co sądzicie, jak się Wam podoba i w ogóle co sądzicie, jeżeli już używaliście papierów z AliExpress. Napiszcie mi koniecznie, co sądzicie, jakie są Wasze spostrzeżenia, jak się Wam z nimi pracowało. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Zapraszam Was do kolejnych filmów, które już niedługo. Dobranoc. Pa, pa, pa.